Siemaneczko, witajcie. Dzisiaj wyczyścimy sobie filtr powietrza takim oto zestawem. To jest zestaw od firmy Cayenne do oczyszczenia filtra. Ja używam takiego, można użyć, nie wiem, motula, cokolwiek. Mamy taki preparat, którym spsikujemy filtr. Tutaj mamy air filter olej, czyli nasączamy potem tym filtr powietrza, żeby ładnie się wszystko, brud ładnie zbierał ten olej. No i ma to jeszcze tam jakieś swoje właściwości. W gryzlaku fajnie się wymienia, wyczyści właśnie ten filtr powietrza, ponieważ dużo nie trzeba. Wciągamy sobie tylko fotel, tak jak widzieliście. Tu mamy teraz dwie. Mamy teraz tylko dwie spineczki. Właśnie jedną w tym miejscu, drugą po drugiej stronie. Jeszcze dwie spinki mamy tutaj u góry przy kierownicy. W tym miejscu, dokładnie w tym miejscu. No, u mnie ich nie ma, bo ja je zgubiłem, ale zajmiemy się teraz zdjęciem tego. U mnie to jest tak niepospinane, ponieważ jest to do wymiany, bo tutaj są zaczepy powyginane. Może jakby je pokleił na jakiś poxipol czy coś, to może by to dało radę jeszcze. Ale wypada, no. Poprzedni właściciel nieźle przeorał tego kłada i nic na to nie poradzę, niestety. A teraz demontaż obudowy. W gryzlaku ten demontaż jest dosyć prosty, bo mamy tutaj jedną spinkę, drugą spinkę, czwartą spinkę. No i ja jeszcze piątą mam tutaj za rurą od snorkla. Ja to zaraz sobie ściągnę już poza kamerą, bo teraz nagrywam. A może mi się uda. Właśnie ją wyłapałem. W sumie ta rura już wypada. Trzeba było ją wkleić od nowa. I tam w tamtym miejscu mamy właśnie spineczki. Ściągamy, mamy taką budowę. Też można ją fajnie umyć. Jak widać, jest tu brudna. No i filtr oleju, znaczy filtr powietrza, widać tutaj, że trochę nie bardzo już wygląda. Trzeba będzie go wyczyścić. Powinien być w miarę takiego koloru jak z tej strony, a nie tak jak z tej. Jeszcze ja sobie w kolejnym odcinku ściągnę całą obudowę, czyli wszystkie te plastiki. Dostanę się do przepustnicy, żeby też ją wyczyścić. Jeszcze tu coś mi stuka, podejrzewam, że łańcuszek rozrządu już jest na wykończeniu. No i zobaczymy. Ale w dzisiejszym odcinku bierzemy się za czyszczenie filtra powietrza. Mamy filtr powietrza. Zabieram was na warsztat i pokażę wam wszystko, co i jak. Dobra. Ja sobie ogarnąłem takie wiadereczko, w którym potem umyję sobie ten filtr. Wkładamy sobie to tak, żeby w miarę wszystko spłynęło do tego wiadereczka. I spsikujemy dokładnie filtr. Staramy się tego nie wdychać, ponieważ jest to szkodliwe. Czasem, jak mi się zdarzyło, to powąchać. Potem ciężko było... Właśnie, o tym mówię, już kaszel. Z drugiej strony tak samo. Tutaj ten brud dobrze nasączę, żeby się rozpuścił. Dobra.
Z tego co pamiętam, zostawiamy to teraz na około 15 minut. Ale ja jeszcze przeczytam sobie instrukcję i właśnie wam dopowiem. Tak, doczytałem w instrukcji. Filtr zostawiamy na około 10 minut. Ja zostawię na 15, tak jak zawsze zostawiałem. Ale w instrukcji jest napisane 10 minut. Po czasu 10 minut spłukujemy filtr od czystej strony, czyli od tej, bo z tej strony ciągnie, a z tej strony idzie do silnika, więc to jest czysta strona. Ale wszystko zobaczycie dalej na materiale. Dobra, minęło około 10 minut. Teraz spłuczemy sobie filtr. Ja mam taki zbiorniczek ciśnieniowy. W instrukcji jest napisane, żeby spłukiwać to pod niedużym ciśnieniem, więc tu nie jest takie duże ciśnienie. Dobra, teraz jak wypłukaliśmy buty, właśnie ten preparat jest żrący. Spłukaliśmy z tamtej strony, też jeszcze wypłuczemy z tej. Dobra, filtr mamy wypłukany. Pozostawiamy go do wyschnięcia przez nie wiem ile, z pół godziny będzie sech albo i więcej. I po tym czasie pokażę wam, jak nakładamy olej na filtr, żeby zbierał właśnie nam ten brud. Dobra, mój filtr sech około 24 godzin, ale jest już suchutki. No, jest już suchutki. To teraz spsikujemy go takim olejem. Oj, chyba się kończy. Dobra, spsikamy go w taki sposób. Trochę kończy mi się olej. Muszę psikać w taki sposób, ale powinno się nakładać takie pasy. Trzeba w miarę to równo rozprowadzić, żeby ten olej był właśnie w każdym miejscu. Powinno się to nakładać w takich pasach, ale no kończy mi się niestety olej i muszę to zrobić w taki sposób. Jeszcze jest go sporo, więc powinno starczyć. Dobra, filtr ma mniej więcej równomierną barwę, tak jak powinno być. Przewracamy go teraz na drugą stronę. I robimy to samo. Znak, że trzeba zamówić nowy olej. Wydaje się go, że jest jeszcze dużo, ale już coś ta dysza słabo psiuka. Ona na początku tak ładnie rozpylała, a teraz takim albo psika dziurgiem, albo nie psika wcale. Powinno się filtr namaczać w taki sposób, właśnie takimi pasami równomiernymi, ale no niestety nie psika mi. O, zaczęło psikać. Ale to i tak nie jest to samo, co on psikał, bo on teraz psika jedną tym dziurgiem. On wtedy ładnie tak psikał, rozpylał to równomiernie.
Jeszcze popsikamy tam, gdzie nie jest. O, już się skończyło. Dobra, to teraz założymy filtr do kłada z powrotem. I mamy zakończone tak naprawdę naprawy. Przejdziemy teraz do kłada. Tutaj przyłożyłem sobie taką szmatką, żeby nie naleciało mi syfu przez noc. Wkładamy sobie tę krateczkę. Chyba, że jej nie wyciągaliście, ja ją wyciągnąłem. Tutaj muszę naprawić to cięgno od biegów, bo już znowu ma luz, nie wiem czemu. Ale już kiedyś miało luz, to mechanik mi naprawił. A teraz naprawię to sobie sam. Tutaj dobra, rozpięte wszystko. Chińczyk stoi. I filtr wkładamy tak, jak są dziurki. Nic nie można tu pomylić. Jeszcze włożymy sobie tutaj ładnie ten rancik, żeby wpadł. O, cała ręka czerwona od oleju. Z czego można tak ładnie rozprowadzić. On według instrukcji powinien się wchłonąć 20 minut. Ale jak dla mnie to on jest dobrze nasączony i wchłonięty. Teraz to ja nie wiem, czy ja to złożę sam na statywie, na tym bez statywu. Może być ciężko. Chociaż udało się. No tam z tyłu jest taka zapadka, w którą musi wpaść właśnie obudowa tego górna filtra. Ajajaj, nie mogę tego złapać. Zobaczymy z tej strony, bo może się nie spiera. Oj, chyba odstaje, że się... Nie, nie odstaje. O, teraz się spięło. Teraz też się spięło. Tu mamy zapięte. Tu zapięte. Tu zapięte. Jeszcze zostało tu, ale tu też zapięte. Dobra, wsadzamy tą rurę od snorkla. Rura kanalizacyjna oczywiście, kurna. Poprzedni właściciel to napartaczył to tylko zamiast zrobić to dobrze, tak jakby należało. Dobra, ale tą rurę muszę już wsadzić dwoma rękami. Dobra. Ja już sobie założyłem tutaj filtr. Wszystko jest ładnie założone. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć!